Halo, halo, witam was cieplutko, ja jestem Chmielu, to jest drugi odcinek z Clive Barker z Jericho. Kontynuujemy sobie naszą świetną przygodę. Wyszliśmy ten, ale zaraz. Czy mogę sprawdzić dodatki? Ja mogę sprawdzić dodatków. Szkoda, bo odblokowaliśmy... tamtą panią chyba, o ile kojarzę. Tak chyba był sierżant Cole? Pułkownik Cole? No, coś tego typu. Nie, zaraz, to jest Black. No, to nie tutaj. To jest drugi oddział. Zabić! Giń! I po co komu naboje? Halo, muchy! To jest fajne. Tu niestety żadnych znajdziek nie ma, a szkoda, aby pasowało. Poszukać, pochodzić. Ach, to jest moc. O, to jest ta moc właśnie. Tej... tutaj z kataną. No dobra. Czy to jest ten moment, o którym myślę? To jest to. Mamy nowego wroga. Musimy w tego ból wystrzelić. Fuck! Właśnie jak wybuchnie, to jest masakra. Właśnie jak to wygląda? Jeśli ktoś umrze, tak, straci całe życie, to po prostu pada w ten sposób i możemy go uleczyć. I tak, jedyną osobą, jaka może leczyć, to jesteśmy my albo Rawlings. Inaczej, jak on padnie, już jest dupa. Już nikt nam nie pomoże. A nasi! Dobra. I to... wybucha. Dobra, dobrze. O! I teraz uwaga! No. Czyli warto go jednak przy życiu utrzymać. Naprawdę. Jeszcze jeden. Ziomeczki w te gluty mu strzelają. Czemu to nie chce wybuchnąć? Wstawaj, Rawlings. O, no bardzo ładnie. No i styknie. Black, come on. O, jak jest taka poświata, taka fioletowo-niebieska, to znaczy, że doszliśmy do punktu kontrolnego. I nam się amunicja cała odnowiła, i ta, bo to ta pani robi. Czemu wy uciekacie przede mną? Ja chcę wam spojrzeć głęboko w oczy. Tak mnie lubią. Nikt mnie nie lubi. Hello! Jakie uniki robią, kurde skubane. Tyły, 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 ziomeczki. Gluta, gluta, gluta. Wstawaj, ziomeczku. Wejście go! Dobra, żyją, żyją. Dobrze, że mówisz. O, ja sobie kiedyś tak pokój rządzę. Rączka! Druga. Nóżka, korpusik, główka. Puzzle idealne. Mam plan na przyszłość.
To będzie dobry plan, mówię wam. Jaki biznes! Pyk, 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 pyk. No to dobra, karabinek jest dobry na tych z lutkami, a shotgunik jest dobry na zwykłych. Pyk. To też jest umiejętność tej pani od krwi. A to coś z kolei jest naszego kochanego Franka tu. Daj. Nie rusz, nie unikaj. Czy ja tu w ogóle jestem potrzebny? To wy się bawcie? A się pół żala nad sobą, że nic nie robi. O, wybuchnie! Kurde, wszyscy padli. No i po walce też wstają. Czy ja ustawiłem stopper? Jasne, że nie. Trudno, będzie dłuższy odcinek! No i Muriel. I rozwalone wejście. Green. Odblokowano sierżant Wilhelmina Billy Charge. Wilhelmina. Jesus. Arnold Leach doskonale wie, w jaki sposób oddział Jericho będzie się starał go zamierzyć. Wybrał więc osobę, która infiltrowała DOW od środka i która dostarczała mu informacji o tym, jak powstrzymać Jericho. Szybciej napisy. Czemu nie można kliknąć, żeby już to było? Przecież zdawało mi się, że jakieś coś takiego było. Wierzę, skorzystając z danych zebranych przez Muriel Green. Wait, what, co? Green do odnalezienia go. Leach nie może do tego dopuścić. A! Myślałem, że to Muriel co daje mu informację, ale nie. Oj, Muriel. Boom. Tak, wiem, ciemno tutaj. Możecie za dużo nie widzieć! Rowling! Dzięki. No jakbyś też Rowling leżał, to już by była dupa. Byśmy musieli powtarzać. Ale na szczęście żyje. Taki ten karabin jest słaby. Ja tylko czekam do jednego momentu w tej grze, który już będzie za niedługo. I czemu to nie wybuchło? Czy ten glutek nie pękł? Ta latarka gówno daje. Muriel! Muriel! Where are you? Here you are. Rawlings. I sent her here. I thought we needed space. I was afraid. A ja mówiłem, że mogła iść z nami po prostu. Ja myślę, że oni chyba dadzą sobie radę. Są te komputerki z całym DWO. Są informacje o naszych.
Kapitan Xavier Jones. Ale już jedzie tam. Jest wszystko, broń, amunicja opisana. Czyli faktycznie mogą, ten cały Arnold Leach może mieć informację o każdym z nas. Jezu, nie ruszaj się. Ło, Rawlings przeżył to. O się. O, dobrze. No, czyli jeśli Arnold naprawdę zbiera wszystkie informacje, to wie wszystko. Gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy. Okej. Gincie! Okej. No serio? Ej, nie, czy ja miałem gdzieś iść, czy czekać zanim ich wybijemy? Gin! A, nie żyjesz, okej. No jeszcze. O, bo ich widać trochę, ale... Coś system zaczął szwankować. No. I co, teraz wracamy? Czy nie wracamy? Nie, tam musimy iść. Idziecie, idziecie. No i tyle z Muriel. Zaraz będzie ten moment. Jo. Mamy rannego. Tak, to jest to. Którym się dało przesunąć te napisy, ale... I nie mówię tutaj przeskoczeni, ale... Przewinięcie, żeby wszystkie były. Nie chcę na razie klikać, żeby nie przesunąć, ale... Sumeryjscy mistycy postanowili chronić ludzkość w gotowości przez cały czas. Pozostawało 7 kapłanów wojowników, którzy czekali na powrót pierworodnego. Za każdym razem, gdy pierworodny wraca, ten starożytny zakon zostaje wysłany do puszki. Stawić mu czoła. Szybciej. Wiem, muszę. Powiedziałem, że będę to przesuwał, ale. Ale no tak wyszło. Jak do tej pory. Każdemu z oddziałów udawało się zamknąć przejście. Cena była jednak ogromna. Dobrze. W końcu. Leech. We're closing the breach, Arnold. You can either get out of the way or we can kill you here. I'm fine either way. To jest głos tego Arnolda, to jest moc. Jakie to dobre. Wszystko w tej grze jest dobre i będę to powtarzał. Bo mogę!
Jeszcze chwilkę i będzie ten moment. O, zdążyłem. I ci wiemeczki? To więcej was matka nie miała. Nic nie widzę. Delgado, no wcześniej nie dało się. Ty dziadzie, ty. Come on, ziomeczki. Dobrze mówię, czy to będzie ten moment, czy to jeszcze nie ten? Tak zawsze pamiętałem, że ten moment był szybciej. Nie widzę. Wgluty, wgluty, wgluty. Wow. No tak, jego truchło wybucha. Dzięki. No, skoro tak mówisz. Tyłu? Nie. Uwaga, uwaga, uwaga! Dobra. Wydaje mi się, że tej mocy jakoś... Ona jest słabsza na pewno niż to, co ogłusza. Takie... Ile tych dziadów tu jest? Purchaw. Dobra. Coś mi nie pasuje z tym momentem. Powinniśmy chyba tam być. Łeb! Już trochę tych główek rozstrzelałem nawet. Ła. W ogóle ci przeciwnicy przypominają mi Slayera z tego, z The Suffering. Przypominają, ale jednak w Sufferingu byli lepsi. Yeah, Suffering, jaki ma dobry klimat. Ojej. I już padłem na dwa strzały. Okej. Okay. Rowlings. Dzięki. No bo Rowling też ma umiejętność leczenia na odległość. I to jest też dobre. Co jak co. Chyba, że padnie duży z dupa. To jest ten moment. Oj tak. Zdecydowanie. Standard procedure, guys? Yep, just like Glamis. Billy and Rawlings will purify the area. That won't be enough. I told you this isn't like the others. As of this moment, Operation God Seal is in effect. Doesn't it get old, Devon? Every time we make contact with something greater than ourselves, your master sets you out to destroy it. Don't you ever bother to ask yourself why? What kind of magician are you? Cole, he's spying on us, goddammit. Jam him! Sir! Mamy kolejnych przeciwników. Iń! Co, badu? A dobra, call. Żeby nam tylko Rowling nie wpadł, to będzie git. Ła. O, właśnie, Delgado, o jest.
Ta moc jest tak genialna na nich. To jest samonaprowadzające, więc... Gień! O właśnie. O wilku mowa. Księże. Operation God Seal. It's the reason Jericho exists. There's an ancient Gnostic text that speaks of a being created before man. Wait, I know this. God couldn't destroy his first creation, so he locked it away, banished from the earth so he could start over again. Then he made mankind, and he gave us flaws to keep the balance right. But the firstborn was jealous, and its rage could not be contained. It's been waiting, accumulating power. What? You believe that apocalyptic horse shit? It doesn't matter if you believe it. There have been plenty throughout history who have. Whatever lies on the other side of the breach has been calling to Leech and others like him in the hopes that someone could set it free. Same old story. Every time we discover some fucked up ancient force, some asshole back in Langley wants us to put a collar around it and make it our pet. No, we were trying to contain it. What the fuck is that? I głos tego dziecka, pomieszany z najróżniejszych. To jest ten moment. Oh my god, he's fucking dead! What do we do now? Everyone, follow me! Come on! There's the breach! Tak, to był Arnold Leech. Jestem z wami. Ross nie żyje, jednak w puszce śmierci na inny, ma inny wymiar. Odblokowano Arnold Leech. To na pewno wam pokażę. Is everyone here? No, we're not all here. We lost Ross. I'm still with you. What? There's someone in there with him. I can feel it. Delgado, can you hear me? Rawlings, it's me, Ross. I don't know what happened. I think I'm in him. Put those away, damn it. It's me. Prove it. Jesus Christ, Paul. Should I tell them about Prague, or do you want to trust me on this one? Well, no shit. Where's Frank? What have you done with him? He's still here. He's just... resting. Resting my ass, puto? Get the fuck out of my head! We saw you die. Leech killed you. Not all of me. Fascinating. I want you to try linking to Abby. Can you do that for me? Well, let's see. No, i teraz się zaczął najlepszy etap. Gramy jako członkowie z Jericho. Po prostu. To jest to. Przywołaj spację, aby otworzyć menu zmian. Aha, dobra. Delgado Black. Abby, can you hear me? Ross? I hate this. Get out! You're smothering me! Calm down, Abby. O. Telekinetic lesbian snipers does it take to clear a road? Delgado to jest jednak... Ale śmieszek. No i mam tę telekinezę całą.
Typowa snajperka. Ale z granatnikiem. To jest ciekawe. No dobra. Ale ja chcę sobie pograć Delgado. Hey, congratulations, Abby. Now you finally know what it's like to have a man inside you. Fuck you. Powiecie, ona jest lesbijką, nie? I w ogóle. I mamy moc Delgado. Takiego smoka, węża ognistego. Tylko niestety nie można za długo trzymać, bo go wtedy pali. Po prostu. Nie, tyle? Jeden przeciwnik. No, dokładnie. Dokładnie tak. Dobra, chodźcie tutaj. Genialna moc. A widzicie, już stęka, już go boli. Już go boli. Lewo czy prosto? Chyba tam, no ale... Tutaj nic. Tutaj nic, no dobra. Szczerze mówiąc, zawsze wylałem ten pistolecik od tego minigana. Sorry. Counting on you to get me out. It's still me, Billy. Do you want to talk to Frank? I know it's you. Hell, if it wasn't for you and Rawlings, I'd still be back in the asylum. You don't have to thank me. I'm not thanking you. That place was hell, but compared to this, shit. These Thera could have ended it whenever I wanted. You got me into this. I'm counting on you to get me out. We clear? Dobrze. If you need my blood magic, you can link to me when you need to. Just don't screw up, or you'll have to deal with Frank. I mamy teraz charge. A charge ma taki małe SMG i katanę. Jakie to dobre. I magię krwi. To jest jeszcze lepsze, więc. Halo wrogowie, aha, chyba muszę tu rzucić najpierw. Widzicie? I tyle, nie mogą chodzić. I tniemy, jeden. Nic nie widzę, co się dzieje. I ten karabin jest słaby. Postaram się tak... Postaram się różnymi postaciami grać, żeby nie było nudno. Aż tak. Odpluję sobie telefon. Odblokowano David Ross, zmarły. Nie taki zmarły. Ścieżka dusz. Droga złożona z okaleczonych ludzkich szczątków zbliża oddział do pierworodnego. Ścieżka dusz skradzionych przez ciemność puszki. No i takie króciutkie mogą być. Nope. I think a more appropriate question is właśnie. When we are. Captain Ross, if you need to jump to me, you have my permission. You sure you're okay with that, Cole? It's kind of invasive. You're just another network, sir. Możesz we mnie wejść. Ach, ciebie zawsze. Ja dam taki sek. Karabinek. Ja jakoś bardzo nie lubię karabinków w ogóle w tej grze. Ale fajnym jest. Że ma granatnik. Znaczy granaty. Z czego może mieć tak? Stykowy. Delgado cicho. 3 sekundowy. Bliżeniowy. I zdalny. Stykowy może chwilę się pobawimy. Frajerzy! Teraz czy stykowy nie powinien... A czego 3 sekundowy się włączył? O, stykowy. No. Zaraz trochę Delgado.
Ja zawsze lubię ten pistolet, bo on tak mię miodnie głowy rozwalał. Właśnie ten portal, w który weszliśmy w ogóle. Patrzcie, no to jest... Ach. Pyk. Ach. Pieści cię. Jezu, masz taką wielką łapę z miniganem, a ty musisz tłuc tyle co rozkolbą. Cień! Dobra, pistolecik. O, są nowi wrogowie. Z miniganem! No, wystaw się. Syk! Au. No co ja mówię? Moment. Rozwalimy ich. Nie ładuj teraz. A żeby tak mówiłem. Portal. Przez ten portal, który wchodzimy, cofamy się w czasie. No. Teraz to są czasy wojny światowej. To drugiej czy pierwszej? Chyba drugiej. Tak? Chyba tak. Jakoś tak. A mój migan lepszy! A, ja wam nie pokazałem tej, jej mocy. Ale niech będą jak coś wrogowie. Ona ma fajną. Co jak co ma fajną moc? Której będziemy musieli za momencik użyć. Amen! Tak, to jest to moment. Są tutaj takie koszary, małe bunkry, z których strzelają. A nasza koleżanka ma zwolnienie czasu. Musi po prostu rozsadzić to. Cyk. Fuck! Jones też padł, widziałem. Jest chwilę. Shit! Schowaj się. Nie! Rowling, schowaj! To nie był... Lecz. No przecież... A tak wygląda śmierć. No tak, od kontrolnego, no. A gdzie? Mother of God! Dobra. Cyk. Amen! Dobra, dwa ci rzucimy na wszelki wypadek. No, wrzucaj. Charge dostała. Okej, jedno padło. Żyjecie tam? Ktoś padł, ale... Dobra. Rowling na szczęście wyratował. Nie tak! Shit! Fuck! Chowaj się chociaż ty, lala. Okej. No, Rowling oderwał. To żyje. Wszyscy? 2, 4, 5. Delgado? 2, 4, 5, 6? Nie jest nas 7? A nie, no było, przecież Ross zginął. Granatnik! Nie wierzę. Gin! Co to za snajperka dupna? Rowling jest tam, jest, dobra. Tu się troszkę odnawierzycie. Dobra. Biegiem! Rowlings! Albo dobra, najpierw Delgado, żeby móc w kogoś wejść. Rowlings! Jones! Fuck! Him! Okej.
Nie, no przecież to nie jest taki trudny moment. Każe im po prostu stać. Stać w miejscu, gdzie stoicie. Czemu ja wcześniej tego nie zrobiłem? Tobie rzucimy coś. Dwa razy. Same dupy. Trochę nie za blisko to wybuchło? No. Widzisz, jakie te karabinki są badziewne. Dobra, Delgado. Trochę się smokiem pobawimy. Ej, możecie wszystko puścić i se stać. W ogóle też fajnie zrobili, jak Delgado puszcza tego smoka, to po czasie mu ta skóra z ręki schodzi. Nie mów mi, że Rowling padł. Kazałem wam stać, kretyny. Boże. Nie wierzę. A jeszcze jest Jones. Biegiem! Dawaj. Pomóż, kurde, Rowlings na odległość u... No. Jezu, żeby Cole wstała. Szybko, Cole. Zmiana na kol. Nie to, nie. Nie, kol. No i... No i dupa. Padł, nie padł. Kto tu żyje? Jones żyje. No co mi po Jonesie teraz? Spokojnie. Macie, debile, stać w miejscu. Podejdźmy tu. Wszyscy, tak. Mhm. Utrzymać pozycję. Tego widzę w ogóle w pompie mam. Halo. No dobra. Wiem. Wyłączymy. Wrzucimy. Mogę od razu zatrzymać czas? Ej, mogę! Łymaniu. Drugie. Znowu zatrzymujemy. To jest ostatnie, czy przedostatnie? Trzecie. Ostatnie, dobra. Dzień dobry! Iść, Hama! Nie daj się, Cole! W pysk! Jeszcze! A, w tym sensie ścieżka dusz. To są trupy. The firstborn? I don't think so. How are these assholes still alive? That was like what, 70 years ago? 65. What about the previous squad? How did they close the breach? We don't know. They never came back out. Well, no. That's just fucking beautiful. Maybe they left us a note! Delgado, holster your goddamn weapon! Frank, what's wrong with you? I didn't sign up for no fucking suicide mission! If you're gonna point that at me, you better use it. What have you done? To i był gotów. Frank, stop it! What the hell is wrong with you, man? Paul! Delgado, stand down! Abby, constrict him. Sir, do you think you can resurrect him? One way to find out. Everybody stand back. Tutaj nam gra pokazuje dopiero, że my możemy wskrzeszać. No... Dzięki. Jesus, Jones. I want you to place this man under arrest. Don't do it, Jones. He's lying. What else isn't he telling us? Delgado, you accidentally discharged your weapon.
That was no accident. Right, Delgado? Sure. An accident. Accident. This isn't over. You should have let them kill one another. It would have saved me the trouble. You are outmatched. Relinquish your souls to me, or you will suffer eternal torture. Nie, raczej nie. I think she wants us to surrender. Jak ją wyśmiał. Lichtammer, I am Father Paul Rawlins of the United States Army Chaplain Corps. The war is over. The fatherland has fallen. Let us pass, and we will do what we can to release you and your man from this purgatory. Arrogant bastard! You dare to address me? I will tear your manhood from you and feed it to your fishholes. Lichtammer was a powerful psychic in her own right. There's no telling what she's capable of now that she's been assimilated by the Firstborn. Okay. Czy... Dobra, nie gram nią. Źle nią gra. Jona! Oła. Jezu, trafić nie mogę! Fia. Pyk! Nie no, co jak co, pistolicik jest mocarny. O, no minigun też niby! Halo, Lichthammer. To jest taki w sumie... Jak to nazwać? Wstępna walka z bossem? Coś takiego? Mogę cię podpalić? Nie, nie mogę. To są chyba... Ci Szwedzi? Jezu, nie pamiętam. I don't know who those guys are, but they have my thanks. Ross, if you need to jump into me, you have my blessing. I możemy wejść w Rowlinga. I wejść dwa ditle. O Jezu, lubię nim grać. A, to jest reload, tak? Uważam sobie, bo to jest w ogóle śmieszne też. To jest jego moc, czyli leczenie na odległość. Nie bawcie się beze mnie. No. Wracając. To są standardowe pociski, czyli... Czyli... No, deagle. Ale możemy sobie ustawić na wybuchowe. Bo czemu nie? A! I możemy sobie ustawić na fragmentacyjne. I takie... shotguny. Widzicie? Tylko ma tak mało amunicji. I trochę... Granie nim jest bardzo przyjemne, ale no niestety jak my nim padniemy, to już nie mamy healera. Więc musimy znowu w kogoś innego wejść, żeby podejść i go uleczyć. To jest ten minus. No ale fajny jest. I'm running low, Simone. No właśnie, autowemmo. Czarna Straż. Odblokowano agenta Muriel Green. A tu już nie pokażę, że zmarły. Zmarła. Co za... Po odkryciu niemieckich planów wobec Al-Khali, brytyjskie biuro inicjatyw strategicznych wysłało tam Czarną Straż. A, ci te ziomeczki to nie byli ci Szwedzi czy coś tam, tylko brytyjscy. Czarna Straż. Ściśle tajny oddział komandosów, który miał zabić Hannę Lichthammer. Dowódcę wojsk niemieckich i osoby o zdolnościach parapsychicznych. O, i sztośk. I będę tak, mam prawie 40 minut na stoperze, więc tu wam podziękuję ślicznie. Jeśli wam się podobało i zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki, na razie.